W tym filmie powiemy, co to jest iloraz dwóch funkcji. A więc mamy dwie funkcje, f od x równe 2x kwadrat plus 15x minus 8 i g od x równe x kwadrat plus 10x plus 16 i chcemy znaleźć f podzielone przez g w punkcie x. I znowuż, ta notacja oznacza iloraz dwóch funkcji. Iloraz funkcji f i g. No i podobnie jak w pozostałych operacjach, dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu, to już pewnie wiecie, co tutaj powinno być napisane. Więc ta nowa funkcja, która jest ilorazem funkcji f i g, powstaje w ten sposób, że jej wartość w punkcie x to jest iloraz wartości f od x podzielone przez g od x. No i tutaj od razu warto jest powiedzieć o dziedzinie i teraz dziedzina tej funkcji to są te x, dla których przez mianownik 0 nie może być w mianowniku, prawda? Czyli dla których g od x nie jest 0. W przypadku pozostałych operacji dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, to oczywiście x musi należeć do dziedziny f i g, żeby te operacje były wykonywalne. W przypadku ilorazu musimy zrobić dodatkowe założenie, że iloraz ma nieco mniejszą dziedzinę, mianowicie dziedziną ilorazu są te x, dla których ta funkcja, która występuje w mianowniku, się nie zeruje. No to zróbmy teraz konkretnie ten nasz przykład. F od g w punkcie x to będzie tak. No f od x podzielone przez g od x. I ponownie jak w poprzednich mamy tutaj f, czyli to jest 2x kwadrat plus 15x minus 8. I to chcemy podzielić przez g od x. G od x mamy tu. Czyli x kwadrat plus 10x plus 16. Teraz, jeżeli chcemy znaleźć dziedzinę, to musimy znaleźć zera mianownika. Czyli musimy rozwiązać równanie g od x równe 0. Czyli x kwadrat plus 10x plus 16 równe 0. No więc to jest równanie kwadratowe, więc tutaj, jeżeli ktoś nie wie, jak się rozwiązuje równanie kwadratowe, niech zajrzy do naszego innego filmu. Tutaj użyjemy tej wiedzy, więc liczymy deltę. To jest 100 minus 4 razy 16, czyli to jest 36 i mamy x równa się minus 10 plus, czyli może jeszcze pierwiastek z delty, to jest 6, minus 10 plus 6 przez 2 to jest minus 2 lub x równe minus 10 minus 6 przez 2, czyli x równe minus 8, czyli x kwadrat plus 10x plus 16 to jest x plus 2 razy x plus 8. Wobec tego to jest, w mianowniku mamy x plus 2 razy x plus 8. No i dobrze, dobrym zwyczajem jest spróbować uprościć. Być może, prawda, licznik i mianownik mają wspólny czynnik i będzie można to troszeczkę uprościć, więc może spróbujmy zobaczyć jeszcze, rozłożyć na czynniki licznik, prawda? Czyli 2x kwadrat plus 15x minus 8, czyli znowuż rozwiązujemy równanie kwadratowe.
delta jest 15 do kwadratu, czyli 225 plus 4 razy 2 razy 8, czyli to jest 225 plus 64, czyli to jest 289. Pierwiastek z delty to jest 17 i rozwiązania są x równe minus 15 plus 17 przez 4, czyli to jest 1 druga, lub x równe minus 15 minus 17 przez 4. Czyli to jest 15, to jest 32 przez 4. 32 przez 4, czyli minus 8, tak? Czyli to jest 2 razy x minus 1 druga razy x plus 8. No i widzimy, że x plus 8 się skraca. I ostatecznie jest tak, f przez g iloraz tych dwóch funkcji w punkcie x to jest, może napiszmy tak, 2x minus 1 podzielone przez x plus 2, przy czym dziedzina jest x różne od minus 2 i x różne od minus 8. No, musimy pamiętać o tym, że w dziedzinie tej funkcji x nie mogło być ani minus 2, ani minus 8. Teraz skracając to, straciliśmy tę informację, wobec tego musimy ją zachować w dziedzinie po to, aby ten nasz iloraz był rzeczywiście równy tej funkcji. Prawda? Bo ten napis, ten ułamek jest określony w punkcie x równe minus 8. Tym niemniej minus 8 nie jest w dziedzinie naszego ilorazu.